czy takie stwierdzenie, które teraz powiem, że polityka robi olbrzymie szkody w idei samorządności, to jest prawdziwe, czy jest z gruntu fałszywe? Zależy, jak zdefiniujemy politykę, bo jeśli ją zdefiniujemy pod takim właśnie, jak Arystoteles proponował, żeby traktować ją jako działalność na rzecz dobra wspólnego, tak, powszechna troska o dobro wspólne, tak? To wtedy okej, okay, to samorząd jest tutaj idealnie wkomponowany. Tak. Natomiast jak mówimy o polityce jako grze partii, zdobywaniu władzy i utrzymywaniu władzy, bo rzadko kiedy za tym idą jakieś naprawdę rozsądne programy, prawda? No to oczywiście tego rodzaju polityka wyrządza szkody potworne samorządowi na przykład. To jest skandal, ale właściwie szefowie partii decydują o tym, kto ma być kandydatem w danym mieście na prezydenta miasta, nawet burmistrza, tak? Przecież to jest straszne, że ktoś, kto siedzi w Warszawie, dyktuje swojemu oddziałowi partii, kto tam ma być kandydatem, tak? Chcę powiedzieć, że Trybunał Konstytucyjny, Sąd Konstytucyjny w Republice Federalnej Niemiec kiedyś stwierdził, że przepisy statutów partyjnych, które oddają szefostwom partii prawo decydowania o składzie list regionalnych, jest niekonstytucyjne. Ja tak uważam. Też tak uważam. To proszę mi powiedzieć jedną rzecz. Czy ustawa o samorządzie to dobra ustawa, czy zła? Tam mówimy o samym zamyśle. O samym zamyśle to na pewno dobra samorządu. Dlaczego politycy nie pozwolili na to, żeby wprowadzić drobne modyfikacje? Bo 15 lat temu, 10 lat temu należało coś zrobić. Oni robią modyfikacje, tylko wszystko to jest moim zdaniem w złym kierunku. O to właśnie pytam. Na przykład wprowadzono bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów z takim uzasadnieniem, że władza jest mało stabilna, prawda, jak będą wybory bezpośrednie, no to oczywiście sami mieszkańcy będą decydowali i tak dalej. No po jakimś czasie okazało się, że to kompletna bzdura, że to nie sami mieszkańcy decydują, tylko właśnie liderzy partii, prawda? Jak popatrzymy na Warszawę, na Łódź, na Gdańsk, to, że tak powiem, nawet dobry prezydent musi ustąpić miejsca, no bo jest nominat partyjny, prawda? Jak na przykład w Gdańsku. I to jest, ja bym zakazał centralną partii politycznych mieszanie się w sprawach regionalnych, a już nie mówię o lokalnych. Niektórzy mówią, że partie w ogóle nie powinny startować w wyborach lokalnych. Ja bym się nawet był skłonny z tym zgodzić, tylko że taka praktyka nigdzie na świecie nie funkcjonuje, tak? Wszędzie te partie polityczne jednak się mieszają, także i do samorządu. No ale trzeba byłoby tutaj jakoś to ucywilizować. No wiele jest błędów w późniejszym roku, a także na początku samej reformy też popełniliśmy pewne błędy, na przykład nie potrafiliśmy zadbać o odpowiednią pozycję urzędników samorządowych. Notabene w pierwszym projekcie senackim ustawy o samorządzie terytorialnym była mowa o tym, że jest wyraźna granica pomiędzy polityką a urzędem, a urzędnikami. Rada, prezydent, zarząd, to jest polityka, ale na czele urzędu miasta czy gminy stoi dyrektor miejski. Na liście partie tworząc listy wyborcze, w pierwszej kolejności biorą urzędników, bo oni są znani. Tak jest. No więc to jest absolutny błąd, prawda? I tego nam się nie udało, że tak powiem, do tego nie udało nam się dopuścić. Znaczy dopuściliśmy. Tak, w tym znaczeniu. Albo na przykład taka historia jak diety radnych. Myśmy uważali, że diety radnych się nie należą. I wprowadziliśmy instytucję, mówię tu o projekcie senackim, zwrotu utraconego zarobku. Tak, jak to rozumiem, jeżeli facet jest dzień wyłączony z pracy, rekompensujemy mu to tą. Ale dieta, tak? I to powoduje, że bardzo wielu cennych ludzi odchodzi z samorządu, tak? A w ich miejsce przychodzą właśnie ludzie, którzy no oglądają się tylko za pieniędzmi. Ja to obserwuję. Szczególnie to było widoczne na przykład w drugiej kadencji samorządu, kiedy niektóre samorządy, jak na przykład warszawski, to sobie ustalały te diety właśnie za każde kichnięcie. No tak. Także kiedyś znaleziono taką radną, która na samych dietach miesięcznie wyciągała około 8 tysięcy złotych bez podatku w latach 90.
To bardzo dużo pieniędzy. I ona doczekała się bardzo fajnego określenia. Dietetyczka. Także lud od razu to jakoś... No i później w kolejnej kadencji, prawda, powstała tak zwana ustawa kominowa, która ścięła te wysokie diety, mm-hmm. prawda? Ale tak nie powinno być. Diety, na przykład jak ja obserwuję rady miast, na przykład w Niemczech, to tam jest bardzo dużo ludzi o wybitnych kwalifikacjach w swoich zawodach, gdy przychodzą właśnie ekonomiści, często profesorowie. No bo oni są użyteczni. Tak, natomiast oni nie będą walczyli, prawda, o te diety, tak? I oni po prostu ustępują, tak? Nikt im nie proponuje nawet tego kandydowania, bo byliby może zbyt niezależni. O, i to jest prawda. Prawda? Może by chcieli zrobić coś racjonalnie, a przecież nie zawsze nam się opłaca być racjonalni, prawda? Tak to w polityce bywa. No. Bo na czym polega problem polityków w ogóle? Ja sam byłem senatorem, prawda? Krótko, 4 lata tylko, prawda? I przegrałem wybory. Tu na Kieleczynie w 93 roku i odetchnąłem, prawda, bo ten świat polityki nie jest dla mnie, to nie jest mój świat. Ale politycy, oni nie mogą mówić prawdy, bo nikt od nich nie oczekuje prawdy. Od polityków się oczekuje, że będzie lepiej. Obietnic. Obietnic, ale takiego przekonania, tak, że będzie lepiej, że my potrafimy, że będzie lepiej. I w związku z tym politycy kłamią w żywe oczy. Tak? Bo dawniej jeszcze to prawda, król, jak widział, że niezadowoleni są prawda, poddani, to mówił, będzie lepiej, napadniemy na sąsiadów, zabierzemy im, co tam można było zabrać, kobiety im zgwałcimy, a jak nie będziemy mogli coś zabrać, to spalimy. I w tym, hurra, fajnie, idziemy za królem, za Napoleonem. No ale dzisiaj w Polsce, no można powiedzieć, że napadniemy na sąsiadów, na kogo? Na ruskich napadniemy, na wszędzie mamy traktaty pokojowe. No, nikt poważny, dlaczego napadniemy po traktatach. To mówią, no to będzie lepiej, bo napadniemy na tych, którzy mają lepiej. Lepiej, tak. Rozumie pan? I ci, którzy mają będą lepiej, no wygrywają wybory. Tak. Co? Będziemy podwyższali wiek emerytalny? Nie, obniżymy wiek emerytalny, tak? Co? Trzeba pieniędzy dać tylko za pracę? Nie, damy 500+. To zupełnie tak jak komuniści po wojnie mówili, damy po 2 morgi, reforma rolna. A co ty już zrobisz z tymi 2 morgami? Czy będziesz miał tam konia, czy krowę? To nas nie interesuje. I ludzie to kupili, prawda? Reforma rolna, majątki obszarnicze zabieramy i tak dalej, i tak dalej. No, później się okazało, że to jest droga donikąd. Bo owszem, trzeba było reformy rolne robić, trzeba było może pozbawiać właścicieli zbyt dużych gospodarstw, ale trzeba było to robić na cywilizowanych zasadach, za odszkodowaniem i tak dalej, i tak dalej. Notabene po wojnie była mowa o tym, że będzie za odszkodowaniem. Mówiło się tylko o rolnych, o gruntach rolnych. Tak. Natomiast nie mówiło się o domach, w sensie pałacach, dworkach. I to są ogromne straty kulturowe, olbrzymia ilość dworków, która... Na Kieleczyźnie tutaj setki dworów wstały. Ale wie pan, co jest najbardziej przykre w zniszczeniu dworów? To, że ja jestem w miejscowości Rogów. Nic panu to nie mówi. Jest piękny plac, tam mieszkali, tam był piękny dwór. I ja się dowiaduję, że te dwory popalono w 45, tak. 6, wtedy, kiedy one już były nasze. Tak. To jest przerażające. Tak. Bo ja rozumiem, Niemcy, wróg. Ktoś popuszczał to miejscowo ludosiek. Na przykład był taki piękny pałac, notabene. Karskich we Włostowie pod Sandomierzem, prawda? To był zresztą ten Karski był bardzo zasłużoną osobą, ambasadorem w Japonii chyba był. Już po wojnie właśnie w 1945 roku podpuścili ludzi, prawda? I rozwalili ten pałac. Do dzisiaj stoją ruiny oczywiście. A to było naprawdę miejsce fantastycznych spotkań i działalności kulturalnej i takiego myślenia gospodarczego, prawda? Można to powiedzieć. Zachód, przecież też tam było jeszcze więcej tych dworów i pałaców, potrafili zmienić funkcję i one żyją. Ale one wnosiły dużo nowego. Tak. I teraz tak, powiem panie profesorze, tak, doszliśmy do momentu, w którym mam świadomość, że internauci przestaną nas oglądać.